że... Witam. Dzień dobry. Witam, dzień już teraz dobry. Można być na ty, bo już nie jest w Nowoczesnej, tak. Czyli właściwie jest taki samorządowiec, dokładnie. Wolny strzelec. Niezależna. Niezrzeszona w ogóle. Mówię o tym, że cała afera z Izraelem, kiedy IPN przyjęło taką, a nie inną ustawę, czy całe polskie państwo przyjęło taką, a nie inną ustawę, nagle się okazało, że jest w nas mnóstwo antysemityzmu. Dzisiaj, kiedy na korytarzach sejmowych protestują osoby niepełnosprawne, nagle się okazuje, że w nas w ogóle prawie nie ma empatii i że budzą się takie demony, które wyzywają tych ludzi od wysłanników Sorosza, a pani z nimi była. Ja w ogóle jestem agentką. Sorosza się dowiedziałam, tak, agentką Sorosza. I doktorem Mengele. Tak, jestem agentką w ogóle... Mam znak szczególny, limo nad okiem, teraz zapudrowane, tak. A w ogóle mój pseudonim to jest Jarzębina. Taka jestem. Okay. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi z Jarzębiną. No to wszystko, Mateusz, bo trochę tego jest. Matki protestujące przyszły do mnie do biura poselskiego i wybierały się do mnie. Nie potrafiły wymienić mojego nazwiska, no bo jest skomplikowane, dwuczłonowe. I później mi mówiły, że wołały na mnie Szelgus Welgus Jarzębina. Ja się strasznie z tego śmiałam, dlatego że to jest jednak przypadek, ponieważ Jarzębina jest moim ulubionym drzewem. I zawsze mówiłam do mojego męża, jak kiedyś umrę i będę skremowana, wsadzi Jarzębina nade mną. Tak, nade mną będzie Jarzębina. Ale wracając do protestujących. Rzeczywiście tak jest, że ten protest pokazał z jednej strony szambo, które się wylało, ze strony powiedzmy... Właśnie, jak ich nazwać, czy jak ich określić, bo nie zamkniemy ich w jednym słowie. Ja się tylko dziwię, patrząc z boku, już nawet nie rozgraniczając tego na barwy partyjne, że są ludzie, którzy są w stanie, patrząc na to, jak wyglądają historie tych ludzi, już nawet nie na korytarzu sejmowym, ale poza nim, mówić, że to są wysłannicy Sorosza albo ludzie, którzy przyjechali tam wyrwać trochę kasy dla siebie, a kompletnie ich na pewno nic nie boli. Ja przestałam się w ogóle zastanawiać nad tym, przestałam myśleć o tym, bo po prostu szkoda mi na to czasu. I rzeczywiście jest tak, że ten protest pokazał z jednej strony tą taką czarną twarz polityków Prawa i Sprawiedliwości, nie wszystkich, ale jednak bardzo dużej grupy, ale też jednak pokazał solidarność ludzką, bo ja powiem o rzeczach, których nie widać, których nie było widać podczas protestu. Jak dziewczyny zdecydowały, że zostają w Sejmie, jakby powiedziałam im, że teraz w takim razie, jeżeli jest taka decyzja, to ja będę tutaj z nimi, niezależnie od tego, jak to będzie długo trwało, jakie decyzje one będą podejmowały. I w zasadzie od samego początku ja spotykałam się z bardzo dużą empatią warszawiaków, warszawianek, organizacji społecznych. Ja tutaj nie chcę wymieniać z imienia i nazwiska, bo to jest mnóstwo anonimowych ludzi, którzy pomagali. Którzy się zaangażowali w to. Były takie sytuacje, kiedy potrzeba było, nie wiem, załatwić, nie wiem, jakieś lekarstwa, no to ja dzwoniłam do chłopaków z namiotu pod Sejmem, mówiłam, że stoi to potrzebne, ktoś kto wypisywał, ktoś kupował, trzecia osoba przynosiła, tak, a czwarta się ze mną spotykała przed szlabanem i to dawała. I takich sytuacji było mnóstwo. Taksówkarz, który przywiózł mi suszarkę do prania, tak, nagle, po prostu chciał mi pomóc, żebym nie musiała zacząć często wychodzić. I tych sytuacji, takich solidarności, takich empatycznych zachowań było też bardzo dużo. I chyba nie chciałabym się skupiać już na tym, co robili politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo chociaż, kurczę, wczoraj tego nie mówiłam i myślę, że dzisiaj warto. Premier Morawiecki, ja nazwałam go Królem Lodu, on cały czas pozostał. To jest premier, który nie miał odwagi spojrzeć w oczy Kubianie Adrianowi. Premier Beata Szydło, która przez 40 dni, tylko raz będąc w Sejmie, pogardliwie spojrzała się w górę do protestujących i nie miała odwagi przyjść i porozmawiać. Posłowie, pani Krynicka, Suski. Nie zapominajmy o Żalku, nie zapominajmy Żalek, o Kuchciński, nie zapominajmy o... marszałku Senatu. Masakryczne zachowania, masakryczne wypowiedzi, które w ogóle nigdy nie powinny wypłynąć z ust jakiegokolwiek człowieka. Nie mówię o posłach i posłankach, bo to są osoby wybrane w ogóle przez naród. To kompletnie nie powinno się pojawić. I dla nich to jest zielone. Widzę. I dla nich to są 40 dni wstydu, hańby, hipokryzji, kłamstwa. Bo oni też kłamali przez te 40 dni bardzo często. No, pan Morawiecki mówiący o tym, że osoby niepełnosprawne dostają 3000. Znaczy się, w ogóle politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli taką tendencję, że zrównywali świadczenie osób opiekujących się ze świadczeniem osób z niepełnosprawnością, dorosłych. Nie robi się tego, to nie są dwa ciała ze sobą złączone. Każdy z nich chciałby być samodzielny. Kuba chciałby żyć samodzielnie, Adrian chciałby żyć samodzielnie i tak dalej, i tak dalej.
Natomiast dzisiaj Jarosław Gowin, wczoraj rzeczniczka rządu, mówią: błyskawicznie, empatycznie zareagowaliśmy na to, czego oni chcieli. Spełniliśmy wszystkie ich postulaty. Usiądźcie i rozmawiajcie, bo nie wszyscy niepełnosprawni popierali ten protest. Mało tego, wyglądało to źle, ale nawet w gronie dziennikarzy ludzie kłócili się o to, jak ten protest powinien wyglądać, kiedy powinien być zakończony, kto jest temu winny i tak dalej. Brzydko to wszystko pachniało w sprawie, wokół której wszyscy powinni się pochylić. Bo nie mam, w ogóle nie wyobrażam sobie, jak można przez chwilę nawet pomyśleć, że ci ludzie są tam z powodów politycznych. No właśnie. Znaczy, wydaje mi się też, że coś się jednak zmieniło w nas wszystkich, bo my generalnie, powiedzmy normalni ludzie, wiedzą, że są wśród nas osoby z niepełnosprawnością i wiemy, że jest im ciężko, ale tak naprawdę do końca nie zdajemy sobie sprawy, z czym się to je. I ja, nawet będąc przez te 40 dni z grupką tych osób, cały czas nie mam tej świadomości, nigdy nie będę miała, ponieważ moje dzieci są zdrowe, ja jestem zdrowa, nigdy nie miałam do czynienia wprost tak na co dzień z osobą z niepełnosprawnością, tylko zawsze to jest z doskoku. I wydaje mi się, że ta świadomość w nas coś pękło, tak? I od dzisiaj jakby jest ten nowy moment, nowy czas na zrobienie jeszcze więcej dla tych osób. Ja w to wierzę. Dla tylko mnie w ogóle, jeszcze tylko powiem, zaraz powiem. Dla mnie tak naprawdę te 40 dni było trochę jak taka matura z parlamentaryzmu. Ja na to w ten sposób patrzę, bo mi się też przewartościowało w głowie bardzo wiele rzeczy. Ja teraz idąc ulicą zwracam uwagę generalnie na wszystko, na chodniki, na podjazdy. Wkurza mnie to, że chodnik jest tak wąski, że dwa wózki na przykład już się nie mogą minąć. Jest mnóstwo takich rzeczy. Natomiast co teraz? Teraz my podpisaliśmy, i bardzo się cieszę, pakt solidarnościowy, który nie może być czymś takim rzucanym po prostu na wiatr, taką pustą obietnicą, tylko trzeba to do jasnej cholery zrealizować. Ja się pod tym podpisałam i zrobię wszystko, żeby te cztery postulaty, które są w tym pakcie, zostały zrealizowane. A te postulaty mówią o konwencji ONZ-u dla osób z niepełnosprawnościami. Konwencji, która została wdrożona przez Polskę, ale nie jest realizowana. I nie obchodzi mnie to... Ale brakuje ustaw do tego? Brakuje aktów wykonawczych? Tak, oczywiście, że tak. I nie obchodzi mnie to, czy to PiS uchwali, czy PO, czy jakakolwiek inna partia. Ważne jest to, aby ci, którzy dojdą do władzy w 2019 roku, pierwszą rzecz, którą zaczną robić, to właśnie zmiany dla osób z niepełnosprawnościami. Te osoby są w końcu widoczne. One były przez 40 dni. Dzisiaj mam wrażenie, że w sekundę się o nich zapomni. Bo oni mówią, zawiesiliśmy protest, ale ich już na korytarzu sejmowym nie będzie. Ich nie będzie widać codziennie w telewizji, więc oni tak naprawdę właśnie zastanawiam się cały czas, wygrali czy przegrali. Te osoby przez te 40 dni zyskały grono wielu przyjaciół. I nie tylko tu w Sejmie, tym, co pomagali, ale też osób w całej Polsce. Przecież na ulicach polskich miast, ja byłam dwa dni temu w Lublinie, protestują zdrowe osoby w imię wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Ja na pewno nie pozwolę zapomnieć o tym problemie, nie pozwolę zapomnieć o tych osobach, które protestowały. Powiem więcej, zrobię wszystko, aby więcej tych postulatów, bo nie tylko ten 1500 zł plus był postulatem zrealizowanym. Co się takiego stało? Albo jak pani na to patrzy, jeśli potrafi pani w ogóle popatrzeć na to, choć trochę z boku, gdzie był ten moment, w którym można im było przykleić łatkę, że to jest protest polityczny? Nie było w ogóle takiego momentu, dlatego że oni w zasadzie wszystkie swoje decyzje, które tam zapadały, wszystkie te konferencje, wypowiedzi, to były ich suwerenne, ze środka płynące, z serca. Oni w ogóle są silniejsi od nas wszystkich razem wziętych. Oni mają w sobie determinację, siłę. Oni są gladiatorami, gladiatorkami tego, co robią. I nawet gdyby ktoś coś sugerował, ja nie wiem, ja nic nie sugerowałam, zawsze tylko jakby przyjmowałam na klatę to, jaka była ich decyzja. Przecież to, że wychodzą jutro, to też była ich decyzja. Ja w tym czasie byłam w Lublinie. Co ich złamało? Myślę, że nic ich nie złamało, tylko oni zostali odcięci od świata. I to było takie odcinanie metodą salami. Najpierw wyrzucono media, później ograniczono te 68 metrów do takiego miejsca, gdzie nawet już nie mogli schodzić do toalety, windą zjeżdżać, więc nie mogli się umyć, tak? Potem okazało się, że zostaje zamknięty ten taki mały pokoik telewizyjny, który jest dostępny dla dziennikarzy. Później pojawili się wokół tych 68 metrów strażnicy, którzy stawali w takiej pozycji z rękoma z tyłu. Nie? No, normalnie gestapo. No, to jest w ogóle niepojęte, co tam się wydarzyło. I czyli teraz, oni ich psychicznie złamali? Myślę, że to nie chodzi o złamanie psychiczne, chodzi o troskę o dzieci.
troskę matki o dziecko, tak? Bo jeżeli nie mam możliwości dostępu do toalety, nie mam możliwości kontaktu ze światem, takiego normalnego. To jeżeli... nie mówimy o dziecku, które samo do tej toalety zejdzie, samo się umyje, właśnie to chodzi. To jako odpowiedzialna matka podejmuje odpowiedzialną decyzję. Ta decyzja jest bardzo odpowiedzialna i ja jestem dumna w ogóle z nich wszystkich. Ja też, ale zapytam ustami tych, którzy patrzyli na to zupełnie inaczej niż pani. Czy odpowiedzialne było przyjść z niepełnosprawnymi dziećmi do Sejmu i protestować? Te dzieci same podjęły tę decyzję. To też jest kłamstwo, które jest powielane, bo nikt by nie zmusił dorosłych osób, Adrian i Kuba mają przeszło 20 lat, do tego, żeby uczestniczyli w proteście. Mało tego, te osoby zostały okłamane. 2014 rok, po proteście, posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówili wprost, twarzą w twarz, zrobimy to, zrealizujemy to. Oni w to uwierzyli. Później w kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda u nas w Toruniu, w dworze Artusa, właśnie tej matce Iwonie Stanewicz, która go złapała za rękę, to samo obiecał. I później, gdy PiS doszedł do władzy, one przez 2,5 roku chodziły do tego centrum dialogu, znając te wszystkie korytarze, rozmawiając, konsultując w ogóle te wszystkie rzeczy i widząc w telewizji jednocześnie, że inni dostają pieniądze. Inni dostają pieniądze. Więc zdecydowały się na to, żeby przyjść do mnie. Nie wiem akurat, dlaczego przyszły do mnie, ale być może dlatego, że jesteśmy z Torunia. Opowiedziały mi o tym. Przez prawie 2 miesiące ja wchodziłam w ten temat, bo ja im też wprost powiedziałam, słuchajcie, ja nie siedzę w tym temacie. Ja muszę wejść głębiej w to, jeżeli mam się tym zainteresować. I po jakichś tam, powiedzmy, 2 miesiącach stwierdziłam, okej, ja wam pomogę zorganizować debatę, bo najpierw to miała być debata, ale oczywiście marszałek Kuchciński, jak to marszałek Kuchciński, zawsze komplikuje mi moje działania parlamentarne i nie pozwolił mi tej debaty zrealizować, więc stanęło na tym, że to będzie konferencja. A potem one zostały, a ja też jako odpowiedzialna osoba stwierdziłam, że będę im pomagać, nie znając, nie wiem tego. My w zasadzie wczoraj też nie miałyśmy tak okazji porozmawiać twarzą w twarz, bo było bardzo dużo ludzi. Wczoraj tylko jeszcze zadzwonili do mnie, że powracali tak do swoich domów. Adrian już się spotkał też z kolegami, bardzo potrzebował towarzystwa swoich kolegów. Myślę, że dla nich teraz ten okres będzie najtrudniejszy. Ja pamiętam, jak Kuba mi powiedział, że w 2014 roku, jak wrócili po tych 17 dniach do domu, to on 2 tygodnie dochodził do siebie. Też dlatego, że to jest tak, że oni są w tym swoim świecie, w którym są tylko ich najbliżsi. Nagle stają się publicznymi osobami przez 40 dni i znowu jest cisza. Nie? Wracają do zupełnie innego świata. Ale my mogliśmy obserwować naturalność, szczerość i taką miłość płynącą głęboko z serca. Nam tego brakuje. My, w ogóle politycy zatracają w sobie taką prawdziwość i autentyczność. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się staje, że w momencie, kiedy przekraczasz wiejską, to nagle stajesz się bucem, który ma w nosie to, co inni do ciebie mówią. Z ludźmi trzeba grać od zawsze do w otwarty... Boga, znaczy poczucie że jest się Bogiem, a jednocześnie w lustrze jest się bucem, jest bardzo blisko. Bardzo blisko. I szkoda, że tak jest, nie? Natomiast ja powiem szczerze, że ja jestem strasznie zmęczona. Dzisiaj w nocy w ogóle chyba miałam nagromadzonych tyle emocji, że prawie nie spałam. Zresztą akurat spałam z moim najmłodszym synem, który zakładał mi po prostu nogi na głowę, nie? I mówię, no Olek, po prostu jak można tak spać, nie? Mówi, ale ja spałem normalnie. Bo moi synowie, dwójka tych najmłodszych z mężem, przyjechali wczoraj. Wiesz, ja też ich rzadko widziałam. Widzieliśmy się kilka godzin tam, 3 razy, kiedy po prostu najpierw pojechałam do nich powiedzieć, że będę teraz w Sejmie, nie będzie mnie w domu i dlaczego nie będę. I oni wczoraj też poznali całą tą dziewiątkę, która wczoraj wychodziła. I to też było piękne, tak? Bo oni dużo o nich słyszeli. My też przecież rozmawialiśmy o naszych rodzinach, pokazywaliśmy sobie zdjęcia i to było wzruszające. Mój najstarszy syn, Jan, który akurat skorzystał z okazji, miał wolną chatę, więc został, a wcześniej poznał protestujących, bo był tutaj ze mną w momencie, kiedy były te pierwsze dni, miał okazję ich poznać, więc to też było fajne. Dla mnie... W ogóle myślę, że tak jak patrzyłem sobie na materiały, które przygotowywali moi koledzy z TVN24 czy inne media, które opowiadały historię tych ludzi poza kamerami sejmowymi, tak. Tylko nagle oni wszyscy byli w jednym miejscu i można było pochylić się nad nimi i dać im czas, dać im uwagę, dać im moment na to, żeby posłuchać ich historii. To jest niesamowite. Na wielu zdjęciach widać, jak to jest trudne dla nich, to oczywiste, dla tych najbardziej doświadczonych, ale jak to jest cholernie trudne dla rodziców. Jak rozmawialiśmy tutaj z jednym z najlepszych polskich seksuologów, którego córka, też bardzo niepełnosprawna, zdecydowała się opowiedzieć tą historię i ujawnić siebie też inaczej niż to robiła do tej pory, żeby dać wsparcie tym ludziom, jak dużo prozaicznych rzeczy jest
które oni nawet nie mają siły już prosić. Ale o to chodzi, bo my nie zdajemy sobie, kompletnie sobie nie zdajemy sprawy z tego, co to znaczy być osobą niepełnosprawną. Jesteśmy zdrowi. Ja też mówię o tym, że ja sobie zdałam sprawę z takiej prozaicznej kompletnie rzeczy, że jestem fuksiarą i szczęściarą, tak? Ponieważ urodziłam się zdrowa, mam zdrowe dzieci, mam męża, który mnie kocha, który jakby znosi moją pracę, która jest bardzo angażująca tutaj w Warszawie i też siebie nazywa, że jest praktykującym feministą, a nie tylko feministą z nazwy. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, więc wydaje mi się, że ten moment teraz to jest taki najlepszy moment na to, aby pójść po prostu do przodu i zrobić to. Ja na pewno tego tak nie zostawię. Ta dziewiątka osób jest dla mnie już teraz jak rodzina. Tylko, że oni muszą mieć, czy pani, czy osoby podobne jak pani, które będą chciały w ich imieniu zawalczyć. Ale już są właśnie te osoby. Ja wiem, tylko, że wy macie po drugiej stronie ludzi, którzy powiedzieli, ale o co wam chodzi, myśmy wszystko dali. Czego jeszcze chcecie? Ale też powiem o takich rzeczach, które oni wiedzą, że oni wszystkiego nie dali. Oni mają tego świadomość, jestem o tym przekonana. Ja miałam taki moment z panią minister Rafalską, którą próbowałam przekonać do buntu, żeby się po prostu postawiła i spróbowała po prostu wszystko położyć na jedną kartę. Bo ja nie wierzę w to, że ona w sobie nie ma empatii. Ona ją ma, tylko ona po prostu bała się sprzeciwić... Tylko ministrowi finansów? Oczywiście, że tak. No, w takim momencie, kiedy mówimy o tak ważnych rzeczach, to trzeba po prostu powiedzieć basta. No, trzeba po prostu skoczyć, wziąć kilka osób za ręce. I to, co na przykład nam się udało jako opozycji, przecież ja współpracowałam przy tym proteście z Agnieszką Ścigaj, tak? Razem, wspólnie. Później dołączyli się politycy innych partii opozycyjnych, parlamentarnych, pozaparlamentarnych, organizacje pozarządowe, mnóstwo ludzi dobrego serca, którzy po prostu, masażyści, o których nie mówimy, fizjoterapeuci, ludzie, którzy zareagowali na apel, który umieściłam na Facebooku. No, tych ludzi jest teraz o wiele, wiele więcej. Ludzi dobrego serca, którzy chcą się w to zaangażować. Tylko myślę, pani Joanno, bo tu czas jest ważny. To znaczy oni byli wtedy, kiedy był ten protest sejmowy, czy są i będą teraz też, kiedy już protestu na korytarzach będą. Właśnie nie... chodzi o to, że będą. Jest mnóstwo osób. Strajk kobiet, obywatele solidarni w akcji, gdzie oni są tutaj w tych namiotach, w których było takie składowisko tych wszystkich rzeczy potrzebnych, żeby będziecie przekazywać dalej. Będziecie mówić PiS-owi sprawdzam? Tak. Bo sami niepełnosprawni, tak PiS ma o to pretensje, że oni nie chcą wszyscy usiąść do stołu i pogadać. Nieprawda. To jest też niestety zasługa Prawa i Sprawiedliwości, że on w pewnym momencie próbował skłócić te środowiska, podpisując te takie lewe porozumienie. Ale te środowiska wtedy też dosyć szybko zareagowały i powiedziały, nie chcemy w to wejść. Tego środowiska nie można, w ogóle żadnych środowisk nie można skłócać. Prawo i Sprawiedliwość kłóci przecież wszystkich, sędziów, nauczycieli, tak, kobiety mają taką po prostu jakąś tendencję do tego, żeby to robić. Ja nie pozwolę temu tematowi umrzeć. Ja naprawdę jestem osobą konsekwentną, nie rzucam słów na wiatr i cieszę się, że podpisałam ten glejt, bo będzie można mnie z tego rozliczyć. A ta dziewiątka, w zasadzie dwunastka, bo przecież jeszcze były trzy inne osoby, które musiały ze względów osobistych wyjść z parlamentu i później ich nie wpuszczono, no zostanie ze mną do końca życia. Taka moja druga rodzinka. No, naprawdę. Ja jestem w ogóle dzisiaj fizycznie tak strasznie... Widzę, że to jest jakieś ostatnie tchnienie i za chwilę z tego, jeszcze powiem jedną rzecz, bo jest jakby mnóstwo, że na przykład u mnie w biurze poselskim Tomasz i Michalina, którzy przez te 40 dni odbierali setki telefonów w ogóle z całej Polski, mnóstwo listów. My nie zdążyliśmy i tak na wszystkie odpowiedzieć, na wszystkie zareagować, ale jest coś w powietrzu i trzeba to po prostu wykorzystać i nie dopuścić do tego, abyśmy się różnili. Jesteśmy tacy sami. Wszyscy się rodzimy z godnością i nikt nie ma prawa nam tej godności po prostu zabierać. Nikt. Myślę sobie, wiem, że czasu już prawie nie mamy, ale że w takich sytuacjach, w których Kościół może się odezwać i zrobić naprawdę tak wiele dobrego i pokazać, że mimo różnych zarzutów wobec siebie, tam nie było pół grama księdza. Był ksiądz Lemański, był też, uczestniczył jakby w tej debacie ksiądz Kramer, tak się nazywa, który też jakby tak umieszczał informacje. Wśród księży też są przyzwoici ludzie, natomiast powiedzmy ten Kościół, który bardzo często wtrąca się w prawa kobiet i w
zasadzie w tematy, do których nie powinien się wtrącać, kompletnie nie zdał egzaminu. Kompletnie nie zdał egzaminu i o to możemy mieć pretensje i powinniśmy za to ze strachu rozliczać. Czy z układanki jakiejś, której nie ogarniamy, która jest większa niż jednorazowe 40-dniowe. To jest temat na kolejną rozmowę. Ja weszłam jakiś czas temu i trochę na razie zawiesiłam temat pedofilii w kościele, ale teraz będę miała czas, żeby na poważnie się tym zająć. Jak tylko wróci siła, tak, której i życzę. Się wyśpię. I się wyśpię. Trzymajcie się, dzięki wam serdecznie bardzo. Aha, i jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć, bo to też nie chciałam powiedzieć. Dziennikarze, operatorzy, fotoreporterzy, niesamowici ludzie wykonali właśnie ogromną pracę, tak jak pan powiedział, TVN24, ale mnóstwo innych. I też jak liczę na to, że właśnie media o tym nie zapomną. Myślę, że nie. Mam nadzieję, że nie. Dzisiaj u nas jedna z mam, która protestowała, będzie naszym gościem, pani Iwona. Wiem, Iwona. Kurczę, super. Nie wiem, myślę, że jeszcze jest w niej trochę energii i że chciałaby na pewno nie dać o tym zapomnieć. To jest dynamik. To jest dynamik. Dzięki serdecznie. Na razie. Do zobaczenia. Ukłonę. Sponsorem programu był właściciel znaku towarowego Żywiec. Wyłączny sponsor męskiego grania.